Rozdział piętnasty. Nad inspektor Dave zaczerpnął głęboko tchu. Nie powiedział nie podejrzewam, że ktoś panią pytał. To jasne. Pogrążył się znowu w milczeniu. Uważa pan, że coś się stało, prawda? Spytała panna marple. Minął już przeszło tydzień nieobecności wielebnego od odparł tata. Nie dostał ataku i nie upadł na ulicy. Nie trafił do szpitala wskutek wypadku. Więc gdzie jest? Fakt jego zniknięcia odnotowano w prasie, ale nikt dotychczas nie zgłosił się z jakąkolwiek informacją. Mogli nie przeczytać komunikatu. Ja na przykład nie czytałam. To wygląda tak, gdy wszedł za lokiem własnych myśli jakby zamierzał zniknąć. Wyszedł z hotelu w taki właśnie sposób. W środku nocy jest pani tego zupełnie pewna? zapytał, zmieniając ton na oficjalny. Nie przyśniło się pani? Jestem absolutnie pewna odpowiedziała panna Marple stanowczo. Tata podniósł się. Pójdę zobaczyć się z tą pokojówką. Znalazł Rosę ton przy pracy i obejrzał zaprobatą jej zgrabną postać. Przykro mi że niepokoje panią rzekł. Wiem, że widziała się pani z naszym sierżantem. Chodzi o tego zaginionego dżentelmena, kanonika Pennyfatera. Och tak, ser. Bardzo miły pan. Często zatrzymuje się tutaj. Roztargniony powiedział tata. Rose Sheldon pozwoliła, aby dyskretny uśmieszek okrasił wyraz pełnego szacunku malujący się na jej twarzy. Więc zaraz nad inspektor udawał, że sprawdza notatki. Ostatni raz widziała pani kanonika Penyfatera. W czwartek rano, ser. W czwartek dziewiętnastego. Powiedział mi, że nie wróci na tę noc i prawdopodobnie na następną. Wyjeżdżał, zdaje się, do Genewy. W każdym razie do Szwajcarii. Dał mi dwie koszule do wyprania, a ja powiedziałam, że będą gotowe następnego ranka. I to było po raz ostatni, kiedy go pani widziała Tak, ser. Nie miewam służby po południu. Wracam znowu o osiemnastej. Kanonik musiał już wyjść, albo przynajmniej być na dole. Nie było go w pokoju. Zostawił dwie walizki. To prawda rzekł tata. Zawartość walizek została sprawdzona, ale nie przyniosło to żadnego pożytku. Budziła go pani następnego dnia. Budzić go, ser. Nie, nie było go. A co pani robiła zwykle? Podawała mu pani wczesną herbatę. Śniadanie. Poranną herbatę, ser. Śniadanie jadał zawsze na dole. Więc nie wchodziła pani do jego pokoju przez cały następny dzień? Ależ tak, ser, Rosę była zgorszona. Weszłam do jego pokoju jak zwykle. Po pierwsze, zabrałam koszulę. Po drugie, posprzątałam pokój. Sprzątamy wszystkie pokoje codziennie. Czy było widać, że w łóżku ktoś spał? Spojrzała na niego zdumiona. W łóżku, ser. O nie. Może było zmięte, jakoś zgniecione, potrząsnęła głową. A co z Łazienką? Był tam wilgotny ręcznik, ser. Przypuszczam, że używany poprzedniego wieczoru mógł umyć ręce tuż przed wyjściem. I nic nie wskazywało, że wrócił do pokoju, może całkiem późno, po północy. Wlepiła w niego wzrok z wyrazem zdumienia. Tata otworzył usta, polem zamknął znowu. Albo nie wiedziała nic o powrocie kanonika, albo była wysoce utalentowaną aktorką. A co z jego rzeczami, z ubraniami? Były w walizkach. Nie, ser. Wisiały w szafach. Jak pan wie, zatrzymał pokój. Kto je później spakował? Panna Goring wydała polecenie, kiedy potrzebowano miejsca dla przyjeżdżającej pani. Prosta, logiczna relacja. Jeżeli jednak ta stara dama była przy zdrowych zmysłach twierdząc, że widziała kanonika opuszczającego pokój o trzeciej po północy w piątek rano, musiał przecież kiedyś tam wrócić. Czyżby z jakiegoś powodu rozmyślnie unikał pokazania się? Nie zostawił żadnych śladów. Nawet nie położył się do łóżka. Czy wszystko to przyśniło się pannie Marple? W jej wieku to zupełnie możliwe. Przyszła mu do głowy pewna myśl. A co z jego torbą podróżną? Przepraszam, ser. Mała, ciemnoniebieska torba lotnicza z inicjałami Bea boac musiała ją pani widzieć? Ach ta. Tak, ser. Oczywiście wziął ją z sobą za granicę. Ale kanonik nie wyjechał za granicę. Nigdy nic pojechał do Szwajcarii, więc musiał ją zostawić. Albo też wrócił i zostawił ją z innymi bagażami. Tak, tak, myślę, nie jestem pewna. Sądzę, że tak zrobił. Nad inspektorowi błysnęła myśl, nie pouczyli Cię, co mówić na ten temat, co? Do tej chwili Rose Sheldon była spokojna i pewna siebie. Jednak ostatnie pytanie przestraszyło ją. Nie znała właściwej odpowiedzi. A powinna ją znać. Kanonik wziął torbę na lotnisko i wrócił. Jeżeli wrócił do Bertrama, torba powinna być z nim. Panna Marple nie zrobiła jednak żadnej wzmianki o niej, kiedy opisywała kanonika opuszczającego pokój i schodzącego na dół. Przypuszczalnie torba została w sypialni, ale nie znalazła się w przechowalni razem z walizkami. Dlaczego? Ponieważ ktoś chciał, żeby uznano, że kanonik wyjechał do Szwajcarii. Podziękował Rosę dobrotliwie i zszedł na dół. Kanonik Penefater, w pewnym sensie tajemniczy człowiek. Mówi dużo o wyjeździe do Szwajcarii, gmatwa sprawy tak, że nie wyjeżdża, wraca do hotelu tak dyskretnie, że nikt go nie widzi. Wychodzi znów we wczesnych godzinach rannych. Dokąd idzie? Co zamierza zrobić? Czy można to wszystko tłumaczyć roztargnieniem? Jeżeli nie, co się z nim stało? I, co ważniejsze, gdzie jest? Stojąc u szczytu schodów, tata rzucił podejrzliwe spojrzenie na siedzących w hallu i zastanowił się, czy wszyscy byli tacy, na jakich wyglądali. Miał przed sobą prawdziwy spektakl. Ludzie starsi i w średnim wieku, nikogo naprawdę młodego, uprzejmi ludzie dawnego pokroju, prawie wszyscy zamożni, godni szacunku. Urzędnicy, prawnicy, duchowni, w pobliżu drzwi amerykańskie małżeństwo, francuska rodzina przy kominku. Nikogo rażącego na tym tle, nikogo nie na miejscu, to znaczy przy tradycyjnym, angielskim podwieczorku. Czy naprawdę mogłoby się dziać coś złego w miejscu, gdzie o piątej podają staroświecką, popołudniową herbatę? Francuz powiedział do żony, że to wszystko jest takie typowe. Le Five O'Clock, Cest anglais sa, nest cepas rozejrzał się wokoło saprobatą. aprobatą. Le Five O'Clock pomyślał Dave i wyszedł przez wahadłowe drzwi na ulicę. Ten facet nie wie że la five O'Clock wyginął, jak ptak dodo. Na zewnątrz szładowano do taksówki rozmaite, ogromne amerykańskie kufry i walizy. Wyglądało na to, że państwo Elmer Cabot wyruszali do hotelu Wendome w Paryżu. Na chodniku, między kuframi, pani Elmer Cabot przekazywała mężowi swoje wrażenia. Państwo Pendlebury mieli zupełną rację, mówiąc o tym hotelu Elmer. To jest właśnie Stara Anglia, cudownie edwardjańska. Czułam, że Edward VII mógłby w każdej chwili wejść, usiąść i wypić popołudniową herbatę. Myślę, że wrócimy tu w przyszłym roku. Naprawdę tak uważam. Jeżeli zarobimy milion dolarów, albo zaoszczędzimy, tyle powiedział sucho jej małżonek. Ależ Elmer, nie było tak źle. Bagaże zostały załadowane. Wysoki portier pomógł gościom wsiąść. Mam rocząc, dziękuję, ser, kiedy emer Bot zrobił oczekiwany gest. Taksówka odjechała. Portier przeniósł uwagę na nadinspektora. Taksówka, ser. Dave przyjrzał się mu Ponad sześć stóp wzrostu. Przystojny chłop. Niezbyt młody. Masa medali prawdopodobnie autentycznych. Spryciarz? Pije za dużo. Głośno zapytał. Były wojskowy. Tak, ser. Gwardia irlandzka. Krzyż walecznych, jak widzę. Gdzie go dostaliście? Birma. Jak się nazywacie? Michael Gorman. Sierżant. Dobrą macie tu pracę. To spokojne miejsce. Nie wolelibyście Hitona? Nie, sir. Podoba mi się tu. Przyjeżdżają uprzejmi ludzie i wielu dżentelmenów na wyścigi do Ascot i Newbery. Od czasu do czasu mam dla nich dobre typy. A, więc jesteście Irlandczykiem i graczem? Czym byłoby życie bez hazardu? Spokojne i nieciekawe, stwierdził nadinspektor Dave. Jak moje. – Doprawdy, ser. – Potraficie odgadnąć mój zawód? – zapytał tata. Irlandczyk wyszczerzył zęby w uśmiechu. – Nie chciałbym obrazić pana, ale jeśli mogę zgadywać, powiedziałbym, że jest pan gliną. Trafiony za pierwszym razem odparł nad inspektor. Pamiętacie kanonika Penfatera? Kanonik Penyfater, zaraz, nie przypominamy sobie nazwiska. Starszy duchowny, Michael Gomian zaśmiał się. Cóż, tutaj duchowni są tak liczni, jak drzewa w lesie. To ten, który zniknął. Ach, ten. Portier wydawał się lekko zmieszany. Znaliście go? Nie pamiętałbym go, gdyby nie ludzie pytający o niego. Wszystko. Co o nim wiem, to że wsadziłem go do taksówki i że pojechał do klubu Ateneum. Ktoś powiedział mi, że miał wyjechać do Szwajcarii, ale, jak słyszę, nigdy tam nie dotarł. Wygląda na to, że zaginął. Nie widzieliście go tego dnia, później? Później? Nie, naprawdę nie. O której godzinie skończyliście służbę? O 11:30. Nadinspektor Dave skinął głową, odmówił wzięcia taksówki i ruszył powoli przez Pont Street. Z tyłu zawarczał samochód, zbliżając się do krawężnika i zatrzymując spiskiem opon przed hotelem Bertram. Nadinspektor odwrócił się spokojnie i dostrzegł tablicę rejestracyjną FAN 2266. Ten numer coś mu przypominał, choć w tej chwili nie umiał tego sprecyzować. Zawrócił zwolna. Ledwie doszedł do wejścia, kiedy kierowca, ledwie przekroczywszy przed chwilą drzwi, wyszedł znowu. On i jego samochód pasowali do siebie. Wóz był wyścigowy, biały, o efektownej, wydłużonej linii. Młody człowiek miał ten sam wygląd, karta, przystojną twarz i ani grama zbędnego tłuszczu. Portier przytrzymał otwarte drzwi samochodu. Młody człowiek wskoczył. Rzucił portierowi monetę i odjechał z rykiem potężnej maszyny. Wie pan, kto to był? spytał Michael Gorman nad inspektora. W każdym razie niebezpieczny kierowca. Ladislaus Malinowski. Zdobył Grand Prix dwa lata temu, był mistrzem świata. Miał fatalny wypadek w zeszłym roku. Mówią, że jest już zdrowy. Nic powiedział mi. Że mieszkał Bertrama. Zupełnie tu nie pasuje. Michael Gorman wyszczerzył zęby w uśmiechu. Nie, on nie. Ale jego przyjaciółka, mrugnął. Bagażowy w pasiastym kitlu wyszedł z następnym luksusowym podróżnym ekwipunkiem Amerykanów. Tata patrzył z roztargnieniem, kiedy znikali w wynajętym Daimlerze próbując przypomnieć sobie. Co wie o Malinowskim? Szalony facet. Mówiono, że jest związany z jakąś znaną kobietą, jakże brzmiało jej nazwisko. Gapiąc się wciąż na eleganckie walizy, już odwracał się, by odejść, gdy nagle zmienił zamiar i wrócił do hotelu. Podszedł do lady i poprosił panny Gorinko o księgę gości hotelowych. Panna Goring była zajęta wyjeżdżającymi Amerykanami i podsunęła mu ją w milczeniu. Odwracał kartki. Lady Selina Hazy, Little Colage, Merrifield, Hunts. Pan i pani Hennessey King, Elder Essex. Sir John Woodstock, 5 Beaumont Crescent, Cheltenham. Lady Sedwick, Hurstings House, Northumberland. Pan i pani Elmer Cabot, Connecticut. Generał Radley, czternaście, De Green, Chichester. Pan i pani Wolmer Pickington, Marble Heat, Connetlicut. Hrabina de Beauville, Les Sapiens, Saint cormainen Laje. Panna Jane Marple, Saint Mary Meat, Much Benharn. Pułkownik Luskomp, Little Green, Sir Volk. Pani Carpenter, Panna Elvira Blake. Kanonik Penefater, de Klos, Chedminster. Pani Holding, Panna Holding, Panna Audrey Holding, De Manor House, Carmanton. Pan i pani Resfile, Wailey-Forge, Pensylwania. Książe Barnstable, Duna-Castle, N. devon Przekrój warstwy ludzi, którzy zatrzymywali się u Bertrama. Tworzyli pewien model. Kiedy zamykał książkę, wzrok jego przyciągnęło nazwisko na jednej z wcześniejszych kartek: Sir William Ludgrove, pan sędzia Lundgowe, rozpoznany przez kuratora sądowego w miejscu napadu na bank. Pan sędzia Lundgrove i kanonik Penefatoroba i stali goście hotelu Bertram. Mam nadzieję, że był pan zadowolony z herbaty. ser. To był Henry, stojący tuż obok. Mówił uprzejmie, Tonem troskliwego, dobrego gospodarza. Najlepsza herbata, jaką piłem od lat powiedział nadinspektor Dave. Przypomniał sobie, że nie zapłacił. Spróbował więc zrobić to, ale Henry podniósł rękę, odżegnując się od przyjęcia pieniędzy. O nie, sir. Dano mi do zrozumienia, że pańska herbata była na nasz koszt. Polecenie pana Humphriesa. Henry odszedł. Nadinspektor pozostał w niepewności, czy powinien był dać mu napiwek, czy nie. Irytująca była myśl, że Henry zna odpowiedź na ten towarzyski problem lepiej niż on sam. Kiedy szedł ulicą, zatrzymał się nagle. Wyjął notes i zapisał nazwisko i adres. Nie było czasu do stracenia. Wszedł do budki telefonicznej. Zamierzał zaryzykować. Postanowił. Za wszelką cenę pójść za intuicją. Rozdział szesnasty Kanonika Penyfatera zaniepokoiła właśnie szafa i to zaniepokoiła, zanim obudził się na dobre. Potem zapomniał o tym i poczuł, że zasypia. Ale gdy znowu otworzył oczy, szafa wciąż stała w niewłaściwym miejscu. Leżał na prawym boku. Twarzą do okna i szafa powinna znajdować się na lewej ścianie, a była po prawej. Próbował sobie przypomnieć ustawienie mebli w pokoju i myślał o tym tak intensywnie, że poczuł się zmęczony. Bolała go mocno głowa, na dodatek szafa znajdowała się w złym miejscu. Ale po chwili oczy zamknęły mu się jeszcze raz. Zapadł w sen. Kiedy obudził się ponownie, w pokoju było nieco jaśniej. Nie było to jeszcze pełne światło dzienne, zaledwie słaby brzask. Och, powiedział kanonik Penyfater do siebie, rozwiązując nagle kwestię szafy. Jakiż głupiec ze mnie. Oczywiście, nie jestem w domu. Poruszył się ostrożnie. Z pewnością to nie jest jego własne łóżko. Widocznie znajduje się poza domem. Jest. Gdzie jest? Ach, naturalnie. Pojechał do Londynu, prawda? Zamieszkał w hotelu Bertrami. Ale nie, nie był w hotelu. Tam jego łóżko stało przodem do okna. Więc to również się nie zgadzało. Boże mój, gdzie ja jestem? rzekł głośno. Wtem przypomniał sobie, że jechał do lucerny. Rzecz jasna zganił się sam jestem w lucernie. Zaczął myśleć o rozprawie, którą miał czytać na kongresie. Nie myślał długo. Myślenie zdawało się nasilać ból głowy, więc znowu zasnął. Kiedy się zbudził, rozumował o wiele jaśniej. Nie był w domu, nie był w hotelu Bertram i posiadał całkowitą pewność, że nie jest w Lucernie. To wcale nie był pokój hotelowy. Stwierdził to z całym przekonaniem. Leżał w zupełnie obcym pomieszczeniu, bardzo skąpo umeblowanym, szafa którą wziął za garderobę, krzesło, stół, komoda to naprawdę wszystko. Przez okno z kwiecistymi zasłonami wpadało światło. Wielki Boże, powiedział kanonik to niesłychanie dziwne Gdzie ja jestem? Kiedy usiadł na łóżku, aby to zbadać, głowa rozbolała go znowu, tak, że położył się. Muszę być chory, zdecydował. Tak, stanowczo muszę być chory. Myślał chwilę i wreszcie rzekł do siebie: Rzeczywiście, chyba jestem chory. Czyżby grypa? Mówią, że grypa często zaczyna się nagle. Może to przydarzyło się podczas obiadu w Ateneum? Tak, miał rację. Przypomniał sobie, że jadł obiad w Ateneum. Doszły go echamchu w domu. Może zabrano go do lecznicy? Ale nie, nie sądził. Żeby był w szpitalu. W coraz jaśniejszym świetle pokój okazał się dość podle i skąpo umeblowaną sypialnią. Nadal było słychać odgłosy jakiejś krzątaniny. Ktoś na dole wołał. Do widzenia, skarbie. Dziś wieczorem kiełbaski z ziemniakami. Kanonik Fatuier zastanowił się: kiełbaski i ziemniaki. Te słowa miały jakieś przyjemne znaczenie. Rozumiem, powiedział do siebie. Jestem głodny. Drzwi otwarły się. Kobieta w średnim wieku podeszła do okna, rozsunęła zasłony i zwróciła się w stronę łóżka. Ach, nareszcie się panno budził, przywitała go. I jak się pan czuje? Doprawdy odparł słabym głosem, nie jestem pewien. Pewnie. Było z panem zupełnie źle. Doktor stwierdził, że coś pana paskudnie stuknęło. Ci automobiliści nawet nie zatrzymał się, kiedy pan upadł. Miałem wypadek? zapytał kanonik. Wypadek samochodowy? właśnie odparła kobieta. Wracając do domu, znaleźliśmy pana na skraju drogi. Najpierw myśleliśmy, że jest pan pijany, zachichotała figlarnie. Potem mój mąż powiedział, że wolałby sprawdzić. To może być wypadek. Nie czuł zapachu alkoholu. Leżał pan jak kłoda. Więc mój mąż stwierdził: Nie możemy go lak zostawić i przeniósł pana do domu. Jasne? Ach, powiedział kanonik, przytłoczony tymi rewelacjami, dobry Samarytanin. A kiedy zobaczył, że jest pan księdzem, doszedł do wniosku, że sprawa jest czysta. Postanowił, że nic zadzwoni na policję, bo jest pan duchownym i mogłoby się to panu nie podobać, to znaczy gdyby był pan pijany, choć nie pachniało alkoholem. Udało się nam sprowadzić doktora Stokesa, żeby pana zbadał. Nazywamy go wciąż doktorem, chociaż został skreślony z listu lekarzy. Bardzo miły człowiek, mimo że trochę zgorzkniały przez to wszystko. Naprawdę tylko z dobrego serca pomagał wielu dziewczynom, które nic były takie, jak powinny. W każdym razie jest zupełnie dobrym lekarzem. Powiedział, że nie odniósł pan poważniejszych obrażeń, że to tylko wstrząs. Wszystko, co możemy zrobić, to położyć pana płasko i spokojnie, w ciemnym pokoju. Pamiętajcie, powiedział, nie dawałem orzeczenia. To jest nieoficjalne. Nie mam prawa przepisywać leków, ani nikogo leczyć. Sądzę, że powinniście zgłosić wypadek na policji, ale jeśli nie macie ochoty, nie musicie tego robić. Dajcie biednemu starowinie szansę, lak powiedział. Niech pan wybaczy, jeśli mówię bez szacunku. Ale on wyraża się zwyczajnie, tak jak my, ten doktor. A teraz, czy zjadłby pan kropelkę zupy, albo trochę świeżego chleba z mlekiem? Jedno i drugie rzekł kanonik byłoby mile widziane. Opadł z powrotem na poduszki. Wypadek? A więc to właśnie się zdarzyło. Wypadek, a on nie mógł sobie przypomnieć okoliczności. Kilka minut później zacna kobieta wróciła niosąc tacę z parującą miską. Poczuje się pan lepiej po tym. Chciałabym dodać kropelkę whisky albo brandy, ale doktor zakazał. Na pewno słusznie rzekł kanonik. Nie przy się. To mogłoby mi zaszkodzić. Może jeszcze jedną poduszkę pod plecy, co, kotku? Będzie dobrze. Kanonik Penefater był nieco zaskoczony faktem, że zwrócono się do niego per kotku. Uznał to za miłe. "Chups", powiedziała kobieta. "Zrobione." No dobrze, ale gdzie ja jestem? To znaczy, gdzie znajduje się ten dom? Milton Saint John odparła kobieta. Nie wie ksiądz. Milton Saint John powtórzył, potrząsając głową. Nigdy przedtem nie słyszałem tej nazwy. No cóż, to nie jest duża miejscowość, tylko wieś. Pani jest bardzo miła, oświadczył kanonik. Czy mogę spytać panią o nazwisko? Pani Willing, Emilia Willing. Jest pani nadzwyczaj miła, powtórzył kanonik. A teraz wróćmy do wypadku. Po prostu nie mogę sobie przypomnieć. Proszę na razie tym się nie trapić, kiedy poczuję się ksiądz lepiej, przyjdzie kolej i na to. Mityon Saint John powiedział do siebie kanonik ze zdziwieniem: Nazwa nic mi nie mówi. Cóż za niezwykła historia! Rozdział 17. Sir Ronald Braves narysował na swoimi bibułami kota. Popatrzył na wielką, tęgą postać siedzącego naprzeciw nad inspektora Davego i dorysował buldoga. Ladislaus Malinowski powiedział: To możliwe. Są jakieś dowody? Nie. Ale pasowałby do układanki, prawda? Szaleniec. Pozbawiony nerwów. Zdobył Mistrzostwo Świata. Fatalna kraksa, chyba przed rokiem. Zła reputacja, jeśli chodzi o kobiety. Źródła dochodów wątpliwe. Wydaje pieniądze lekką ręką, tutaj i za granicą. Wciąż jeździł na kontynent. Uważasz. Że to on stoi za organizacją tych wielkich napadów i rabunków? Nie sądzę, żeby on właśnie był autorem planów. Myślę jednak, że tkwi w tym. Dlaczego? Z jednego powodu. Jeździ wozem Mercedes Otto. Model wyścigowy. Samochód odpowiada opisowi widzianego koło Bethampton rano, w dniu napadu na pociąg. Inne tablice rejestracyjne, ale do tego przywykliśmy. To stary numer samochód różniący się, ale nie za nadto. FAN 2299 zamiast 2266. Nie ma w kraju wielu Mercedesów od to tego typu. Jeden ma Lady Sedwick, a drugi młody Lord Merrivale. I nie uważasz, że to Malinowski stoi na czele gangu? Nie. Jestem zdania, że tam na górze są lepsze mózgi niż jego, niemniej bierze w tym udział. Przeglądałem stare akta. Weźmy napad na Midland i West London. Zdarzyło się po prostu, zdarzyło się, że trzy wozy zablokowały ulicę. Mercedesotto, który znajdował się w pobliżu miejsca napadu, umknął dzięki temu korkowi. Został zatrzymany później. Tak. I przyjęto jego wyjaśnienia. Zwłaszcza, że zeznający ludzie nie byli pewni numeru. Podawali fam 3366, a numer Malinowskiego jest 2266. Wciąż ta sama historia. I obstajesz przy łączeniu tej sprawy z hotelem Bertram. Wygrzebali dla ciebie trochę materiałów na temat tego hotelu. Tata poklepał się po kieszeni. Mam je tutaj. Prawidłowo zarejestrowana spółka. Bilans, kapitały, dyrektorzy i tak dalej. To nic nie znaczy. Te wszystkie finansowe imprezy są takie same po prostu mnóstwo żmij, pożerających się wzajemnie. Spółki i trusty przyprawiają człowieka o zawrót głowy. Idźmy dalej, tata. Mają dojście do sity. Czy to coś wspólnego z podatkami? Mam zamiar naciągnąć cię. Gdybyś dał mi liścik, spotkałbym się z pewną grubszą forsą. Zastępca komisarza spojrzał zdziwiony. Co właściwie rozumiesz przez grubszą forsę? Tata wymienił nazwisko. Sir Ronald wydawał się stropiony. Nie wiem nic o tym. Trudno sobie wyobrazić, że moglibyśmy zwrócić się do niego. To by nam bardzo pomogło. Nastąpiła chwila milczenia. Obaj mężczyźni patrzyli na siebie. Tata ciężki, łagodny, cierpliwy. Sir Ronald uległ. Jesteś uparty, stary piekielnik, Fred powiedział. Masz swoje sposoby. Idź niepokoić największy mózg międzynarodowej finansji całej Europy. On będzie wiedział, rzekł nadinspektor Dave, będzie wiedział. A jeżeli nie, wystarczy, żeby nacisnął guzik na biurku albo zatelefonował. Nie wiem, czy będzie zadowolony. Prawdopodobnie nie odparł tata, ale to nie zabierze mu dużo czasu. Muszę jednak mieć za sobą twoje poparcie. Naprawdę myślisz poważnie o tym hotelu? Ale do czego chcesz dojść? Jest dobrze prowadzony, ma szacowną klientelę. Żadnych kłopotów z licencją. Wiem, wiem. Nie ma pijaństwa, narkotyków ani hazardu, czy kontaktów z kryminalistami. Nie bywają tam bitnicy, bandyci, młodociani i przestępcy. Wyłącznie wiktoriańsko-edwardiańskie stare damy, ziemiańskie rodziny, przyjezdni z Bostonu i co bardziej nobliwych okolic USA. Niemniej widziano, jak czcigodny kanonik opuszcza hotel o trzeciej nad ranem w nieco tajemniczy sposób. Kto to widział? Pewna stara dama. Jak zdołała go zobaczyć, czemu nie była w łóżku i nie spała? Stare damy są już takie. Czy nie mówisz o jak on się nazywa? O kanoniku Penfaterze? Tak jest. Zgłoszono jego zniknięcie i Campbell rozpracowuje tę sprawę. Dziwna zbieżność: jego nazwisko wypłynęło nagle w związku z napadem na pociąg w Bethampton. Czyżby? W jaki sposób? Inna stara dama albo przynajmniej w średnim wieku. Gdy pociąg zatrzymał się pod fałszywym sygnałem, wiele osób obudziło się i wyjrzało na korytarz. Ta kobieta która mieszka w Chedminster i zna kanonika z widzenia, twierdzi, że widziała go wchodzącego do pociągu. Myślała, że wysiadł zobaczyć co się dzieje i wracał. Prześledziliśmy to, ponieważ doniesiono o jego zaginięciu. Zaraz pociąg został zatrzymany o 5.30. Kanonik opuścił hotel niedługo po 3.00. Tak, to dałoby się zrobić. Gdyby został tam zawieziony powiedzmy wyścigowym samochodem. Więc wracamy znowu do Malinowskiego? Sir Ronald spojrzał na swoje bazgroły. Co za buldog z ciebie, Fred? Pół godziny później nadinspektor Dave wchodził do cichego i raczej skromnego biura. Wielki mężczyzna siedzący za biurkiem podniósł się i wyciągnął rękę. Nadinspektor Dave. Proszę siadać. Może cygaro? Nadinspektor potrząsnął głową. Muszę przeprosić, powiedział swoim głębokim głosem farmera, że zajmuje pański cenny czas. Pan Robinson uśmiechnął się. Był to tęgi, bardzo dobrze ubrany mężczyzna. Miał żółtawą twarz, ciemne, smutne oczy i duże, szerokie usta. Uśmiechał się często. Prezentując ogromne zęby. Wolałbym z tobą jadać, pomyślał Dave. Zgoła niestosownie. Angielski owego pogodnego gentlemana był doskonały, bez jakiegokolwiek akcentu, ale on sarn nie był Anglikiem. Tata był ciekaw, ile osób interesowało się, jakiej naprawdę narodowości jest pan Robinson. Cóż więc mogę zrobić dla pana? Chciałbym wiedzieć, rzekł tata, czyją własnością jest Hotel Bertram. Wyraz twarzy Robinsona nie zmienił się. Usłyszawszy nazwę hotelu nie okazał zdziwienia, ani oznak, że jest mu znana. Powiedział w zamyśleniu. Chciałby pan wiedzieć, czyją własnością jest Hotel Bertram. Myślę, że to ten na Pont Street, w bok od Pizza Dille. Właśnie ten. Od czasu do czasu sam się tam zatrzymywałem. Spokojny lokal, dobrze prowadzony. Tak rzekł tata. Bardzo dobrze prowadzony. I pan chce wiedzieć, kto jest właścicielem? Na pewno łatwo to sprawdzić. W jego uśmiechu była lekka ironia. Zwykłymi kanałami? O tak. Tata wyjął z kieszeni mały kawałek papieru i przeczytał trzy czy cztery nazwiska i adresy. Widzę, powiedział Robinson, że ktoś zadał sobie masę trudu. Interesujące. I pan przychodzi z tym do mnie? Jeżeli ktokolwiek zna prawdę, to pan z pewnością. W tej chwili nie wiem, ale mam sposoby uzyskania informacji. Masie wzruszył tłustymi ramionami, Masie kontakty. Tak, ser rzekł nadinspektor z nieporuszoną twarzą. Robinson popatrzył na niego, potem podniósł słuchawkę telefonu stojącego na biurku. Sonia, połącz mnie z Carlosem. Czekał moment, potem powiedział znowu. Carlos rzucił szybko pół tuzina zdań w obcym języku, którego Dave nie mógł rozpoznać. Nadinspektor władał dobrze francuskim. Powierzchownie znał włoski, rozumiał prosty język podróżujących Niemców. Znał brzmienie hiszpańskiego, rosyjskiego i arabskiego, choć ich nie rozumiał. Ten język nie był żadnym z nich. Nieśmiało zaryzykował przypuszczenie, że mógł to być turecki, perski albo armeński, ale nawet tego nie był żadną miarą pewny. Pan Robinson odłożył słuchawkę. Myślę, że nie będziemy musieli długo czekać. Wie pan, sam jestem zainteresowany, nawet bardzo. Od czasu do czasu chciałem się dowiedzieć. Tata spojrzał pytająco. O hotel Bertram ciągnął Robinson, o jego finanse. Ciekawe, jak to się może opłacać. Nigdy nie zajmowałem się takimi interesami. Komfortowy hotel z niezwykle sprawnym personelem ceni się wysoko. Tak, jestem ciekaw. Spojrzał na tatę. Wie pan, dlaczego? Jeszcze nie, ale domyślani się. Jest kilka możliwości powiedział Robinson w zamyśleniu. Tak jak w muzyce, w oktawie jest tylko osiem nut, ale jeśli zacznie się je kojarzyć, można uzyskać kilka milionów kombinacji. Pewien muzyk mówił mi kiedyś, że nie dobywa się dwukrotnie tego samego tonu. Niezwykle zajmujące. Rozległ się cichy brzęczyk i Robinson podniósł słuchawkę. Tak. Owszem, byłeś bardzo szybki. Jestem zadowolony. Wiem. Ach. Amsterdam, tak. Aha. Dziękuję. Tak. Przeliterujesz to. Dobrze. Zapisał coś szybko na leżącym obok bloku listowym. Mam nadzieję, że przyda się to panu, powiedział, wyrywając kartkę i podając ją przez biurko Dejwemu, który odczytał głośno nazwisko Wilhelm Hoffmann. Szwajcar poinformował Robinson. Chociaż nie, raczej urodzony w Szwajcarii. Ma spore wpływy w kołach bankowych, a choć trzyma się ściśle prawa, ma na koncie dużo wątpliwych interesów. Działa wyłącznie na kontynencie, nie w Anglii. Ach tak! Ale ma brata dodał Robinson. Robert Hoffman, żonaty z Holenderką. Mieszka w Londynie. Handluje diamentami bardzo szacowna firma. Posiada też biura w Amsterdamie. Pańscy ludzie mogą wiedzieć coś o nim. Jak powiedziałem, zajmuje się głównie diamentami, ale jest bardzo bogatym człowiekiem właścicielem wielu nieruchomości zwykle na cudze nazwisko on i jego brat są prawdziwymi właścicielami hotelu Bertram Dziękuję panu nadinspektor Dave wstał Nie potrafię powiedzieć jak bardzo jestem panu zobowiązany To było fantastyczne dodał pozwalając sobie na wykazanie większego niż zwykle entuzjazmu To że mogłem pana poinformować zapytał pan Robinson Prezentując jeden ze swoich szerokich uśmiechów, ależ to moja specjalność. Informacja. Lubię wiedzieć. Dlatego przyszedł pan do mnie, prawda? Cóż odparł nadinspektor Dave. Znamy pana dobrze. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, kontrwywiad i cała reszta. Musiałem zużyć trochę energii, żeby dotrzeć do pana dodał dosyć prostodusznie. Pan Robinson uśmiechnął się jeszcze raz. Myślę, że jest pan bardzo ciekawą indywidualnością, nad inspektorze powiedział Życzę panu sukcesu, cokolwiek pan przedsięweźmie. Dziękuję panu. Sądzę, że będę potrzebował dobrych życzeń. Nawiasem mówiąc, czy określiłby pan tych braci jako ludzi gwałtownych w działaniu? Na pewno nie odrzekł pan Robinson to byłoby wbrew ich polityce. Bracia Hoffmanowi nie stosują przemocy w interesach. W każdym razie tak mi mówią moi informatorzy ze szwajcarskich kół bankowych. Pożyteczne miejsce, Szwajcaria zauważył nadinspektor. Tak, istotnie. Nie wiem, co zrobilibyśmy bez niej. Tak, my ludzie interesu musimy być bardzo wdzięczni temu krajowi. Ja osobiście dodał, mam także wysokie mniemanie o Amsterdamie. Spojrzał poważnie na Dejwego, potem uśmiechnął się znowu i nad inspektora wyszedł. Gdy wrócił do biura, zastał czekającą na niego notatkę, kanonik Penyfater odnalazł się cały, choć niezupełnie zdrowy. Został rzekomo potrącony przez samochód i miał wstrząs mózgu. Rozdział osiemnasty. Kanonik Penefater patrzył na nadinspektora Dave'ego, a Dave i inspektor Campbell patrzyli na kanonika. Ksiądz był znowu w domu. Siedział w wielkim fotelu w swojej bibliotece, z poduszką pod plecami, z nogami opartymi na pufie i z pledem na kolanach, podkreślającym jego status inwalidy. Przykro mi, mówił grzecznie, że po prostu nie mogę sobie nic przypomnieć. Nie przypomina sobie Wasza wielebność momentu uderzenia przez samochód? Jest mi naprawdę przykro, ale nie. Zatem skąd ksiądz wie, że to był samochód? zapytał bystro inspektor Campbell. Ta kobieta, pani, pani, czy ona nazywała się Willing? Powiedziała mi o tym. A skąd to ona wiedziała? Kanonik Pennyfater wydawał się zdziwiony. Och, ma pan rację. Nie mogła wiedzieć, prawda? Przypuszczalnie domyślała się tylko, że lak się stało. I naprawdę nie pamięta ksiądz, skąd się wziął w tym Milton Saint John. Nie mam pojęcia odparł kanonik. Nawet nazwa jest mi całkowicie obca. Irytacja Campbella wzrastała, ale nadinspektor Dave powiedział uspokajającym, dobrotliwym tonem. Więc proszę nam wymienić ostatnią rzecz, jaką ksiądz pamięta. Kanonik zwrócił się do niego sulgą. Oschły sceptycyzm Campbella wydawał mu się nieprzyjemny. Jechałem do Lucerny na kongres. Wziąłem taksówkę na lotnisko, w każdym razie do Kensington. Tak. A potem? To wszystko. Nie mogę sobie przypomnieć nic więcej. Następną rzeczą, jaką pamiętam, jest szafa. Jaka szafa? spytał inspektor Campbell. Stała w niej właściwym miejscu. Campbell miał zamiar iść za wątkiem szafy w złym miejscu. Dave przeciął to. Czy pamięta ksiądz moment przybycia na lotnisko? Chyba tak powiedział kanonik jak ktoś, kto ma jednak sporo wątpliwości. I odleciał ksiądz do lucerny punktualnie? Tak? Nic pamiętam, jeśli tak było. Przypomina sobie ksiądz powrót do hotelu lejnocy? Nie. A pamięta ksiądz hotel Bertram? Oczywiście. Mieszkałem tam. Bardzo wygodnie. Zatrzymałem swój pokój. A podróż pociągiem? Pociągiem. Nie mogę sobie przypomnieć pociągu. Zdarzył się tam napad. Pociąg został obrabowany. To z pewnością może ksiądz pamiętać. Naprawdę powinienem? spytał kanonik przepraszająco. Jakoś nie pamiętam. Spoglądał to na jednego, to na drugiego oficera z dobrotliwym, grzecznym uśmiechem. Więc pańska wersja brzmi, że nie pamięta pan niczego od wyjścia z taksówki na lotnisko aż do obudzenia się w domu lingów w Milton SL. John. Nie ma w tym nic niezwykłego, zapewnił kanonik. To zdarza się dosyć często w przypadkach wstrząsu mózgu. Jakie były pańskie przypuszczenia na temat znalezienia się w obcym domu, kiedy się ksiądz obudził? Głowa bolała mnie tak przeraźliwie, że nie mogłem w ogóle myśleć. Potem, oczywiście, byłem ciekaw, gdzie jestem i pani Willing wyjaśniła mi to i przyniosła trochę wspaniałej zupy. Mówiła do mnie kochanie, kotku i złotko powiedział kanonik z lekkim niesmakiem, ale była bardzo miła. Bardzo miła, do prawdy. Powinna była zgłosić wypadek na policji. Wtedy zostałby ksiądz zabrany do szpitala i odpowiednio pielęgnowany, rzekł Campbell. Ona doglądała mnie bardzo dobrze, zaprotestował energicznie kanonik. Wiem, że ze wstrząsem niewiele można zrobić, poza zapewnieniem pacjentowi spokoju. Gdyby mógł sobie ksiądz przypomnieć coś więcej. Kanonik przerwał mu. Wydaje mi się, że zgubiłem z życia całe cztery dni, powiedział. Bardzo dziwne. Naprawdę bardzo dziwne. Jestem ogromnie ciekaw, gdzie byłem i co robiłem. Doktor mówił, że wszystko może mi się przypomnieć. Z drugiej strony, pamięć może nie wrócić. Możliwe, że nigdy nie dowiem się, co się zdarzyło podczas tych dni. Jego powieki zatrzepotały. Panowie wybaczą, ale jestem zmęczony. Dosyć już tego oznajmiła pani McCree, kręcąca się przy drzwiach. Gotowa wkroczyć w razie konieczności. Natarła energicznie. Doktor powiada, że nic należy go niepokoić. Detektywi podnieśli się i ruszyli do drzwi. Pani McCree pilotowała ich do halu. Niczym wiemy owczarek. Kanonik mruknął coś i nad inspektor Dave, który wychodził ostatni, obejrzał się jeszcze. Co to było? Zapytał ale oczy kanonika były znów zamknięte. Jak się panu wydaje, co on powiedział? Zapytał Campbell, kiedy wyszli, odmówiwszy przyjęcia poczęstunku proponowanego dość o przez panią McCree. Tata odrzekł w zamyśleniu. Zdawało mi się, że powiedział Mury Jerycha. Co mógł mieć na myśli? Brzmi to biblijnie. Sądzi Pan, że dowiemy się kiedykolwiek, w jaki sposób ten facet dostał się z Cromwell Road do Million Saint John? Nie wydaje się, żeby mógł nam wiele pomóc, zgodził się nad inspektor. Ta kobieta, która twierdzi, że widziała go w pociągu, po napadzie, czy może mieć rację? Czyżby był jakoś wmieszany w te rabunki? To chyba niemożliwe. Taki z gruntu uczciwy starszy Pan. Nie wypada podejrzewać kanonika katedry w Chedminster, że ma coś wspólnego z napadem na pociąg, prawda? Nie odparł tata zamyślony. Podobnie jak wyobrazić sobie sędziwego lundgrawe wmieszanego w rabunek banku. Inspektor Campbell popatrzył na swego przełożonego z zaciekawieniem. Wyprawę do Chedminster zakończył krótki i bezowocny wywiad z doktorem Stokesem w niedalekim million Saint John. Stokes był agresywny, niechętny i szorstki. Zna mój lingów dość długo. Są, nawiasem mówiąc, moimi sąsiadami. Znaleźli tego starego przy drodze. Nie wiedzieli, czy jest pijany w trupa, czy chory. Prosili, abym rzucił okiem na niego. Powiedziałem im, że nie jest pijany i że to wstrząs. I leczył go pan. Wcale nie. Nie leczyłem go, nie przepisywałem leków, ani nie opiekowałem się nim. Nie jestem lekarzem. Kiedyś byłem, ale już nie jestem, więc powiedziałem, że powinni zadzwonić na policję. Czy to zrobili, czy nie, nie wiem. Nie mój interes. Oboje są dosyć prymitywni, ale to zacni ludzie. Nie pomyślał pan, żeby zadzwonić samemu? Nie, nie jestem lekarzem. To nie miało ze mną nic wspólnego. Jako człowiek powiedziałem im, żeby nie wlewali mu w gardło łyski i zostawili w spokoju, leżącego płasko, aż przyjdzie policja. Spojrzał na nich wyzywająco, więc, choć niechętnie, opuścili domy byłego lekarza. Rozdział dziewiętnasty. Pan Hoffman był barczystym. Solidnie wyglądającym mężczyzną. Sprawiał wrażenie, jakby został wyrzeźbiony z drewna, najpewniej lękowego. Jego twarz była tak pozbawiona wyrazu, że wzbudzała podejrzenie, czy posiadacz jest zdolny do myślenia lub odczuwania emocji. Wydawało się to niemożliwe. Maniery miał jednak nienaganne. Wstał, podszedł i wyciągnął podobną do klina dłoń. Nad inspektor Dave. Minęło już parę lat, od kiedy miałem przyjemność. Może pan nawet nie pamięta. O tak pamiętam. Sprawa diamentu Aronberga. Był pan świadkiem oskarżenia muszę powiedzieć wyśmienitym świadkiem. Obrona nie była w stanie podważyć pana zeznań. Nie jest to łatwe, rzekł poważnie pan Hoffman. Istotnie nie wyglądał na człowieka którego można by bez trudu zbić z tropu. Co mogę zrobić dla pana? zapytał. Mam nadzieję, że to nie kłopoty. Zawsze chciałem żyć w zgodzie z policją. Mam najwyższy podziw dla waszego znakomitego aparatu śledczego. Och, to nie są kłopoty. Chciałem tylko, aby potwierdził pan małą informację. Będę uszczęśliwiony, jeśli zdołamy pomóc panu w jakiś sposób. Jak powiadam, mam najlepszą opinię o waszej londyńskiej policji. Macie wspaniałych ludzi, uczciwi, rzetelni, sprawiedliwi. Wprawia mnie pan w zakłopotanie. Jestem na pańskie usługi. Co chce pan wiedzieć? Zamierzam prosić pana o kilka drobnych informacji o hotelu Bertram. Wyraz twarzy Hoffmana nie zmienił się. Może cały na moment zesztywniał, to wszystko. Hotel Bertram? Ton pytania wydawał się lekko zaintrygowany. Mogło wydawać się, że nigdy nie słyszał tej nazwy, albo nie mógł sobie przypomnieć, czy zna Hotel Bertram, czy nie. Ma pan z nimi kontakty, prawda? Pan Hoffman wzruszył ramionami. Mam tyle interesów, zauważył. Nie można pamiętać o wszystkich. Masę interesów powtórzył, dlatego jestem bardzo zajęty. Wiem, że trzyma pan rękę na wielu sprawach. Tak Hoffman uśmiechnął się sztywno. Jem z wielu żłobów, to miał pan na myśli? I jest pan przekonany, że mam stosunki z tym. Hotelem Bertram. Nie powiedziałbym, że stosunki. Ściśle mówiąc, jest pan jego właścicielem, prawda? zapytał tata dobrodusznie. Tym razem Hoffman wyraźnie zesztywniał. Ciekaw jestem, któż to panu powiedział? zapytał łagodnie. Ale to prawda, co? odparł nadinspektor inspektor Jowialnie. Bardzo przyjemnie posiadać taki lokal. Naprawdę musi pan być z tego dumny. O, tak odparł Hoffman. Przez moment nie mogłem sobie przypomnieć. Widzi pan, zaśmiał się jakoś nienaturalnie. Jestem właścicielem wielu nieruchomości w Londynie. To dobra lokata. Jeżeli coś pojawia się na rynku na dobrych warunkach i jest szansa tanio to złapać, inwestuję. A hotel Bertram był tani? Jako przedsiębiorstwo podupadł znacznie oświadczył pan Hoffman, potrząsając głową. No, teraz stanął na nogi. Byłem tam właśnie onegdaj. Tamtejsza atmosfera zrobiła na mnie wrażenie. Miła, staroświecka klientela, wygodne, staromodne wnętrze, nic krzykliwego, wiele luksusu bez blichtru. Osobiście wiem o nim bardzo mało wyjaśnił pan Hoffman. To tylko jedna z moich inwestycji. Wierzę, że funkcjonująca dobrze. Zdaje się, że ma pan tam świetnego faceta do prowadzenia interesu. Jak on się nazywa? Humphreys. Tak, Humphreys. Wspaniały człowiek, stwierdził Pan Hoffman. Zostawiam mu wolną rękę. Widzę po zestawieniu finansowym raz w roku, że wszystko jest w porządku. Zatrzymuje się tam mnóstwo utytułowanych osób, powiedział tata. A także bogatych Amerykanów. Potrząsnął głową w zamyśleniu. Zdumiewająca kombinacja. Powiada pan, że był pan tam kiedyś? Dopytywał się Hoffman. Mam nadzieję, że nie oficjalnie? Nic poważnego. Próbuję wyjaśnić małą tajemnicę. Tajemnicę? W hotelu Bertram? Tak się zdaje można by ją nazwać sprawą zniknięcia duchownego. To żart powiedział Hoffman język waszego Szerlocka Holmesa. Ten ksiądz wyszedł stamtąd pewnego wieczoru i więcej go nie widziano. Dziwne, rzekł Hoffman takie rzeczy jednak zdarzają się pamiętam wiele, wiele lat temu ogromną sensację. Pułkownik, zaraz przypomnę sobie nazwisko, pułkownik Ferguson, zdaje się, jeden z koniuszych królowej Mary. Wyszedł którejś nocy ze swojego klubu i również nigdy go nie ujrzano. Oczywiście, rzekł tata z westchnieniem, dużo takich zniknięć jest dobrowolnych. Pan wie na ten temat więcej niż ja, drogi nadinspektorze. Mam nadzieję, że w hotelu Bertram zielono panu wszelkiej pomocy. Nie mogli być milsi, zapewnił tata. Ta panna Goring jest już u pana jakiś czas, jak mi się zdaje? Możliwe. Naprawdę wiem bardzo mało o tych sprawach. Nie interesuję się tym osobiście, rozumie pan. W rzeczywistości uśmiechnął się rozbrajająco, byłem zdziwiony, że pan wie, iż hotel należy do mnie. To nie było jeszcze to pytanie. Które mogło paść ze strony nadinspektora, ale znowu w oczach rekina biznesu pojawił się lekki niepokój. Tata nie okazał swoich uczuć, ale zanotował to w pamięci. Rozgałęzienia prowadzące do sity są podobne do gigantycznej układanki, powiedział. Pękłaby mi głowa, gdybym musiał mieć z tym do czynienia. Zrozumiałem. Że towarzystwo Majfajer Holding Trust, czy jak tam, jest zarejestrowane jako właściciel. Ono znowu należy do innego towarzystwa i tak dalej, i tak dalej. Sedno sprawy leży w tym, że trust należy do pana. Proste Mam rację. Ja i moi współdyrektorzy tkwimy w tym, jakby pan to określił zgodził się dość niechętnie pan Hoffman Pańscy współdyrektorzy a kto to taki? Pan, jak sądzę, pański brat. Mój brat William towarzyszy mi w tym przedsięwzięciu. Musi pan zrozumieć, że Bertram jest tylko ogniwem w łańcuchu różnych hoteli, biur, klubów i innych londyńskich nieruchomości. Żadnych innych dyrektorów? Lord Pomfred, Abelizak Stein, głos Hoffmana, stał się nagle ostry. Czy doprawdy musi Pan znać te wszystkie szczegóły tylko dlatego, że bada Pan sprawę zniknięcia duchownego? Tata potrząsnął głową i spojrzał przepraszająco. Sądzę, że to zwyczajna ciekawość. Zajmując się zniknięciem kanonika, trafiłem do Bertrama, a potem, cóż, zainteresowałem się nim, jak każdym ogniwem w dochodzeniu, jeśli rozumie Pan, co mam na myśli. Jedna sprawa prowadzi do drugiej. Tak, potrafię to pojąć, i co? Uśmiechnął się. Ciekawość pańska została zaspokojona. Nic lepszego, jak przyjść do samej głowy, kiedy pragnie się informacji, i powiedział wesoło, tata, podniósł się. Jest jeszcze tylko jedna rzecz, którą naprawdę chciałbym wiedzieć, i nie sądzę, że mi pan to powie. Słucham. Głos Hoffmana był czujny. Skąd Bertram wytrzasnął tę podporę swego personelu? Cudowny. Ten facet, jak mu tam Henry. Wygląda na arcyksięcia czy arcybiskupa, nie jestem pewien, na którego bardziej. W każdym razie podaje herbatę i maślane bułeczki, najwspanialsze maślane bułeczki. Niezapomniane przeżycie. Pewnie lubi pan bardzo maślane bułeczki, co? Oczy Hoffmana spoczęły na moment z dezaprobatą na zaokrąglonej sylwetce taty. Chyba można to zauważyć, odparł tata. No, nie będę panu zabierał czasu. Zapewne jest pan bardzo zajęty przyjmowaniem ofert, albo czymś takim. Bawi pana udawanie ignorancji w tych sprawach. Nie, nie jestem zajęty. Nie pozwalam, aby interesy absorbowały mnie nadmiernie. Moje upodobania są proste. Żyję skromnie, wolny czas poświęcam hodowli róż i mojej rodzinie, do której jestem bardzo przywiązany. Brzmi to nieźle zauważył tata Chciałbym żyć w podobny sposób. Pan Hoffman uśmiechnął się i podniósł się o ciężale, aby uścisnąć dłoni nad inspektora. Mam nadzieję, że znajdzie pan swego zaginionego księdza już wkrótce. Och, ta sprawa jest załatwiona. Przykro mi, że nie wyjaśniłem panu tego. Znalazł się. Nieciekawa historia. Potrącił go samochód, w wyniku czego doznał wstrząsu mózgu. Nic specjalnego. Dave skierował się ku drzwiom, wtem odwrócił się i zapytał: Przy okazji, czy Lady Sedwick jest jednym z dyrektorów waszej spółki? Lady Sedwick Hoffman zawahał się moment. Nie. Czemu miałaby być. Cóż, po prostu słyszy się różne rzeczy jest tylko akcjonariuszką Ja tak. No, do widzenia. Dziękuję panu bardzo. Wróciwszy do Jardu, poszedł prosto do zastępcy komisarza. Hotel Bertram finansują bracia Hoffmanowie. Co? Ci łajdacy? spytał ser Ronald. Tak. Trzymali to w głębokiej tajemnicy. Istotnie. I Robertowi Hoffmanowi nie podobało się ani trochę, że to odkryliśmy. Co powiedział? Rozmawialiśmy bardzo formalnie i uprzejmie. Próbował niezbyt nachalnie dowiedzieć się, jak zdobyłem tę wiadomość. A ty, jak sądzę, nie sprawiłeś mu przyjemności tą informacją? Na pewno nie. Jak wytłumaczyłeś swoją wizytę? Wcale nie wytłumaczyłem od paru tata. Czy nie wydało mu się to trochę dziwne? Pewnie tak. Uważam, że dobrze to rozegrałem. Jeżeli za tym stoją Hoffmanowie, to wiele wyjaśnia. Oni nigdy nie wiążą się z nieuczciwym interesem. O nie. Nie organizują zbrodni. Oni ją tylko finansują. Wilhelm załatwia w Szwajcarii stronę pieniężną. Zaraz po wojnie był zamieszany w zagraniczne machinacje walutowe. O tym wiemy, ale nic zdołaliśmy mu nic udowodnić. Obaj bracia kontrolują duże sumy i używają ich do krycia różnych przedsięwzięć, częściowo legalnych, częściowo nie. Są jednak ostrożni, znają wszystkie kruczki swego rzemiosła. Handel diamentami Roberta jest dosyć uczciwy, ale daje wiele do myślenia diamenty, nieruchomości i bankowe interesy, kluby, fundacje kulturalne, przedsiębiorstwa budowlane, restauracje, hotele, wszystko to jest oficjalnie własnością kogoś innego. Myślisz, że Hoffman planuje te napady rabunkowe? Nie. Sądzę, że ci dwaj zajmują się wyłącznie finansami. Tego, który planuje, musisz szukać gdzie indziej. Mamy tutaj do czynienia ze wspaniałym mózgiem.